der Könige. Przeczytajmy coś z drugiej Księgi Królewskiej. Und zwar aus dem Leben von Josia, aus 2. Könige 22. Mianowicie z życia Josiasza, druga Królewska 22. Mal die Verse 1 bis 2, 8 bis 14. Przeczytamy najpierw druga Księga Królewska, 22 rozdział od 1 wiersza. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boska. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. Następnie od wiersza 8 do 14. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: cudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi, Archikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie zapytać się o wyrocznię Pana co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona. Gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam i Akbor i Szafan i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harchesa, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie, w drugiej dzielnicy, a gdy z nią porozmawiali... Ich habe ja gestern schon auf zwei Bildern diesen Mann Josia erwähnt. Wczoraj już na dwóch obrazach wspominałem o tym królu. Er ist der einzige König des Alten Testamentes, der vorher angekündigt worden ist. Jest to jedyny król Starego Testamentu, który już wcześniej był zapowiedziany. Das sogar mit Namen. I nawet po imieniu był nazwany. Und das hat Gott bestimmt nicht grundlos gemacht. I z całą pewnością Bóg to nie pozostawił to przypadkowi, że tak się stało. Albo nie bez podstawy to Bóg tak uczynił. Gott will uns damit sicherlich etwas ganz Besonderes sagen. Z całą pewnością Bóg chce nam coś szczególnego przez to pokazać. Dieser König Josia hat eine ganz interessante Familie. Ten król Josiasz ma bardzo interesującą rodzinę. Sein Großvater war zunächst ein ganz gottloser Mann. Jego dziadek był najpierw bardzo bezbożnym człowiekiem. Das heißt von ihm in Kapitel 21, Vers 9. O nim mamy napisane w 21 rozdziale, w 9 wierszu. Manasse verleitete sie, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. A Manasses zwiódł ich, aby postępowali gorzej niż narody, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Er muss einer der gottlosesten Könige überhaupt im Volk Juda gewesen sein. On musiał być jednym z najbardziej bezbożnych królów w ludzie judejskim. Aber was man bei diesem Manasse lernen kann ist, ale to, czego od tego Manassesa możemy się nauczyć, to, dass die Gnade einen solchen Mann erreicht hat, to jest to, że łaska osiągnęła takiego człowieka, dass dieser Mann tatsächlich zur Umkehr gekommen ist, i że ten człowiek rzeczywiście nawrócił się. Aber erst sehr spät in seinem Leben, ale bardzo późno w swoim życiu. Für ihn war es nicht zu spät, dla niego nie było to za późno.
aber für seinen Sohn Amon, den er auf einen völlig falschen Weg geführt hatte. Ale dla jego syna Amona, którego on sprowadził na całkowicie błędną drogę. Das ist eine ganz wichtige Lektion für uns. Jest to bardzo ważna lekcja dla nas. Wir können immer umkehren zu Gott. My zawsze możemy zawrócić do Boga. Gott gibt uns immer die Möglichkeit, dass wir ihm unsere Sünden bekennen können. Bóg zawsze daje nam tą możliwość, byśmy mogli wyznać mu swoje grzechy. Dass wir uns vor ihm demütigen können. Abyśmy się mogli przed nim ukorzyć. Aber die Folgen von unseren Sünden tragen wir oft unser Leben lang. Ale następstwa naszych grzechów bardzo często musimy nieść przez całe nasze życie. In 2. Chronika 33, meine ich, steht es, dass dieser Mann sich vor Gott gedemütigt hat. Myślę, że to jest 2. Chronik, 33. rozdział napisane. 2. Chronika 33, Vers 19. 19. wiersz. Da heißt es am Ende von Vers 19, bevor er sich demütigte. Okay, lesen wir ab Vers 18. Ist kein Problem. Und das Übrige der Geschichte Manasse und sein Gebet zu seinem Gott und die Worte der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels. Siehe, das ist geschrieben in der Geschichte der Könige von Israel. Przeczytajmy 18 jeszcze wiersz. Pozostałe zaś sprawy Manassesa i jego modlitwa do jego Boga i słowa jasnowidów przemawiających do niego w imieniu Pana Boga Izraela spisane są w dziejach królów izraelskich. Sein Gebet aber und wie er erhöht wurde und all seine Sünde und seine Untreue und die Orte, an denen er Höhen gebaut und die Ascherim und die geschnitzten Bilder aufgestellt hatte, wofür er sich demütigte. Das haben wir nicht im Kurs. Oh, siehe, das ist geschrieben in der Geschichte Hosias. Modlitwa jego zaś i to, jak go Bóg wysłuchał i jego cały grzech i występek oraz miejsca, na których podnosił świątynki i postawiał aszery i posągi przed swoim ukorzeniem się. Zapisane są w dziejach jego jasnowidzów. Also dort stehen zwei wichtige Dinge. A więc tutaj mamy zapisane dwie bardzo ważne rzeczy. Es war in Vers 18 das Gebet zu seinem Gott. 18 wierszu modlitwa do jego Boga. Er besaß eine persönliche Beziehung zu ihm nun. To oznacza, że on miał osobistą relację czy osobisty stosunek do Boga. Aber er hatte sich vorher gedemütigt. Ale on wcześniej ukorzył się. Das heißt, dieser absolut gottlose König hat eine volle Kehrtwende gemacht. To oznacza, że ten całkowicie bezbożny król odwrócił się, czyli taki o 180 stopni zwrot nastąpił w jego życiu. Das ist Bekehrung, wie es das Neue Testament nennt. Nowy Testament nazywa to właśnie nawrócenie się. Eine vollkommene Umkehr. Doskonałe zawrócenie. Von einem falschen Weg vollkommen zurück zu Gott hin. Zawrócenie z całkowicie złej drogi do Boga. Gehen wir zurück nach 2. Könige 21. I przejdźmy z powrotem do tej drugiej królewskiej 21. Vers 25 sagt uns, dass der Vater von Josia eine solche Umkehr nicht tat. 25. wiersz mamy napisane, że jego ojciec, czyli ojciec Jozjasza, Amon, czegoś takiego nie uczynił. Er hatte also eine interessante Familie, dieser Josia. A więc ten Josiasz miał bardzo ciekawą rodzinę. Er hatte einen Großvater, der zum Glauben gekommen ist. Miał dziadka, który uwierzył. Er hatte einen Vater, der von Gott nichts wissen wollte. Miał ojca, który o Bogu nic nie chciał wiedzieć. Und er hatte wahrscheinlich eine Mutter, die ebenfalls gläubig war. I prawdopodobnie miał matkę, która była wierząca. Der Mann achte auf die Namen, die sie bekommt in Kapitel 22 in den ersten beiden Versen. I zwróćmy uwagę na te imiona, które są wymienione w tych pierwszych dwóch wierszach 22 rozdziału. Der Name seiner Mutter war Jedida, das heißt auf Deutsch geliebt. Jego mama miała na imię Jedida, bo znaczy tą umiłowana. Sie war die Tochter Adajas, das heißt von dem Herrn geschmückt, von Gott geschmückt. Była córką Adajasza, to oznacza przyozdobionego od Pana. Sie kam aus Bozkat, das heißt so viel wie erhaben, wertvoller Platz. A
Boskat to znaczy wzniosłe miejsce, wartościowe miejsce. Also das ist die Familie, aus der Josia stammt. A więc taka jest rodzina, z której pochodził Jozjasz. Dann heißt es plötzlich in Vers 2 und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. I w drugim wierszu czytamy, czynił on to, co prawe w oczach Pana. Aber es heißt hier noch nicht, was recht war in den Augen seines Herrn. Ale tu nie jest napisane, co prawe w oczach jego Pana. Er hatte also schon eine bestimmte Beziehung zu Gott. Er versuchte, Gott wohl zu gefallen. On miał pewną taką relację z Bogiem i chciał podobać się Bogu. Aber es war noch nicht dieser persönliche Schritt da, dass er sagen konnte, es war sein Gott, es war sein Herr. Ale nie było tutaj tego takiego osobistego kroku, by on mógł powiedzieć jego Pan czy mój Pan. Aber das ist hier dieser Startpunkt im Leben von Josia, als er 8 Jahre gewesen ist. Ale tutaj mamy to napisane o tym czasie, gdy o tym punkcie czasu, gdy on miał 8 lat. Wir können nicht auf all seine Lebensabschnitte jetzt eingehen. Nie jesteśmy w stanie teraz rozważać wszystkich urywków jego życia. Aber wir lesen auch im Buch der Chroniker, dass er ungefähr im Alter von 16 Jahren Gott suchte. Ale w Księgach Kronik możemy też przeczytać, że mniej więcej w wieku 16 lat szukał Boga. Das heißt, dass er diese echte lebendige Beziehung zu diesem seinem persönlichen Gott bekam. I to oznacza, że on właśnie wtedy miał tą relację osobistą z Bogiem, czy otrzymał ją. Und dieser Schritt ist auch für uns immens wichtig. I ten krok jest tak samo dla nas ważny. Dieser Gott muss mein persönlicher Gott sein. Ten Bóg musi być moim osobistym Bogiem. Es reicht nicht zu wissen, dass Gott ein Gott ist. Nie wystarczy wiedzieć, że Bóg jest tym jedynym Bogiem. Dass Gott vielleicht ein Retter ist. Być może, że wiedzieć to, że Bóg jest tym, który wyratowuje. Ich muss wissen, dass das mein Gott ist. Ja muszę być tego świadomym, że to jest mój Bóg. Und dass dieser Gott mein Retter ist. I że ten Bóg jest moim ratownikiem. Und das alles hinterlässt Spuren im Leben von Josia. I to wszystko pozostawiło ślady w życiu Jozjasza. 4 Jahre später, im Alter von 20, rottet er die Götzen aus. 4 lata później, w wieku 20 lat, usunął wszystkie bóstwa. Das ist auch ein Schritt, den wir in unserem Leben tun müssen. I to jest też krok, który musimy uczynić w naszym życiu. Dass wir all die Dinge ausrotten, die uns wegziehen von der Gemeinschaft mit Gott. Byśmy usunęli z naszego życia wszystkie te rzeczy, które nas odłączają od społeczności z Bogiem. Das können auch Dinge sein, die eigentlich gut und nützlich sind. To mogą być też rzeczy, które w zasadzie są dobre i bardzo pożyteczne. Gott sagt ganz klar, dass ich zum Beispiel arbeiten muss. Bóg mówi bardzo dobitnie, że ja mam pracować. Aber die Arbeit kann auch ein Götze werden. Ale praca może się stać naszym bóstwem. Indem ich sie an die Stelle Gottes setze. I w ten sposób, że ja będę przedkładał pracę nad Boga. Nur noch mein persönliches Fortkommen sehe. I będę widział w moim życiu tylko moje sukcesy, które będę chciał osiągać. Und keine Zeit mehr habe für Gott. I będzie mi brakowało czasu dla Boga. Das ist sicherlich nicht das, dass wir unserer Arbeit nachgehen sollen. I to nie jest właśnie, to też nie chodzi o to, abyśmy zaniedbywali naszą pracę. Das kann auch ein Hobby sein. To też może być tą rzeczą, może być też nasze hobby. Das kann, können viele Dinge sein, das können Bücher sein. Może to być wiele różnych rzeczy, książki na przykład. Das kann Sport sein. Sport. Und was es sonst noch alles gibt. I wszystko, co nas otacza, jest tyle rzeczy. Sobald diese Dinge Gott aus meinem Leben immer weiter verdrängen. I jak do momentu, aż te rzeczy Boga z mojego życia powoli usuwają, czy odsuwają. Werden sie zu einem Götzen. Wtedy stają się one bóstwem dla mnie. Und dann kommt der klare Auftrag Gottes, dass man sie ausrotten muss. I wtedy jest to wezwanie od Boga, to jasne wezwanie od Boga, że mamy to usunąć. Der Hebräerbrief sagt uns, dass wir die leicht umstrickende Sünde und die Bürde ablegen müssen. W liście do Hebrajczyków czytamy, że mamy usunąć ten uwikłający nas grzech. Was Sünde ist, ist jedem klar. Czym jest grzech, to chyba dla każdego jest to jasne. Aber die Bürde sind eben solche Dinge, die an sich nicht verkehrt sind, aber die unser Herz immer mehr gefangen nehmen. Ale te rzeczy, które nas wikłają, to są też takie rzeczy, które nas zniewalają, a same w sobie nie muszą być złe.
Josia tat das nicht sofort in seinem Leben. Josiasz nie uczynił tego natychmiast w swoim życiu. Er musste es zuerst einmal erkennen. On musiał to najpierw rozpoznać. Und dann konnte er es ablegen. I dopiero wtedy mógł je odsunąć. Es hat 4 Jahre gedauert. Trwało to 4 lata. Aber er tat es wenigstens. Ale uczynił to. Gehen wir zurück zu Vers 8. Przejdźmy do wiersza 8. Vorher lesen wir von den Versen 3 bis 7, dass der Tempel ausgebessert werden musste. Od wiersza 3 do 7 czytamy, że świątynia musiała być poprawiona. Das Ganze sah aus wie so ein Trümmerhaufen. To wszystko wyglądało tak jak takie kupa gruzu. Und als man diese Arbeit tat, i gdy naprawiano świątynię, fand man etwas Gold. Znaleziono trochę złota. Man fand aber auch eine Schriftrolle. I znaleziono też zwój księgi. Und das ist jetzt eine ganz interessante Sache. To jest teraz bardzo ciekawa rzecz. Denn wir haben dort ein interessantes Gespräch ab Vers 8. Bo od wiersza 8 jest bardzo ciekawa rozmowa. Wir haben dort drei Personen. I tutaj mamy trzy osoby. Wir haben den hohen Priester Hilkia. Mamy arcykapłana Hilkiasza. Wir haben den Schreiber Schafan. Mamy tego sekretarza czy pisarza Szafana. Und wir haben den König Josia. I króla Josiasza. Und jeder geht anders mit dieser Schriftrolle um, die dort entdeckt wurde. I każdy z nich obchodzi się inaczej z tym zwojem, który znaleziono. Und der Text zeigt uns klar, dass es die fünf Bücher Mose auf einer Rolle waren, die man dort entdeckte. I z tego tekstu też wiemy jasno, że to było pięcioksiąg mojżeszowych w tym zwoju, który znaleziono. Denn es ist die Rede von dem Buch des Gesetzes in Vers 8 in der Mitte. Bo w 8 wierszu czytamy, znalazłem księgę zakonu. Schreiber zu sein war damals eine sehr hohe Anstellung. Bycie tym pisarzem czy sekretarzem to było bardzo wysokie stanowisko w tamtych czasach. Denn die Schreiber waren nicht nur da, um wichtige Dinge für den König aufzuschreiben. Bo ci pisarze czy sekretarze nie byli tylko po to, by ważne rzeczy dla króla zapisywać. Die Schreiber waren in der Regel diejenigen, die auch die Schriftrollen abschrieben. Oni byli zazwyczaj też tymi, którzy przepisywali te zwoje. Das heißt, es waren solche, die das Wort Gottes kennen mussten. To byli tacy, którzy musieli znać Słowo Boże. Und sie wussten auch, wie heilig diese alten Schriften waren. I oni też doskonale wiedzieli, jak święte były te stare pisma. Denn sie hatten sehr harte Regeln beim Abschreiben zu beachten. Bo oni musieli też przestrzegać tych bardzo ciężkich czy twardych zasad przy przepisywaniu. Kleinste Fehler reichten aus, dass das Ganze neu geschrieben werden musste. Najmniejszy błąd wystarczył, by całość przepisywać od początku. Also die Schreiber kannten sich sehr gut aus. A więc ci pisarze byli bardzo świadomi. Und sie wussten, was ist das Wort Gottes und was nicht. I oni wiedzieli, co jest Słowem Bożym, a co nie. Und so wird hier diese Schriftrolle gefunden. I tutaj znaleziono tą księgę zakonu. Und was sagt jetzt der hohe Priester zu dem Schreiber? I co mówi teraz ten arcykapłan do tego pisarza, czy sekretarza? Er sagt, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. Er sagt nicht, ich habe irgendein Buch dort gefunden. On nie mówi, znalazłem jakiś zwój w tej świątyni czy tam. So er sagt ja ganz klar, ich habe das Buch, also den ersten Teil der Bibel dort entdeckt. On mówi dobitnie, znalazłem czy odkryłem tam pierwszą część Biblii. Und jetzt sehen wir, was Hilkia macht. I teraz możemy obserwować, co uczynił Hilkiasz. Er gibt Szafan dieses Buch. On daje tą księgę Szafanowi. Oder diese Schriftrolle. Czy ten zwój. Ja, wir dürfen uns nicht an dem Ausdruck Buch stören, es waren damals Rollen, auch wenn sie Bücher heißen. Nie zwracajmy tak na to uwagi, bo my teraz mówimy książka, a pod pojęciem księgi w tamtych czasach były to tylko i wyłącznie zwoje. So, und dieser Hilkia, dieser Schafan bekommt jetzt diese Schriftrolle von dem hohen Priester in seine Hand. I teraz ten Schafan bierze do swoich rąk ten zwój od Hilkiasza. Und wir lesen von Schafan in Vers 8 am Ende und er las es. I o Schafanie czytamy pod koniec 8 wiersza, który ją przeczytał. Es wird also einige Zeit gedauert haben, bis er anschließend zum König kam. I z całą pewnością to trochę czasu trwało, zanim on dotarł do króla. Poszedł do króla. Guck dir die fünf Bücher Mose an, ungefähr 240 Seiten in einer Bibel. Die liest du nicht mal eben an einem Tag.
Zobaczcie sobie ten pięcioksiąg mojżeszowy, mniej więcej w naszej Biblii 240 stron. Ciężko tak w jeden dzień przeczytać. Das heißt, dieser Schreiber las in aller Ruhe dieses Buch. To oznacza, że ten pisarz po prostu w spokoju tą księgę sobie czytał. Und was passierte dann? I co się stało? Gar nichts. Nic. Und das ist das Schlimme an dieser Begebenheit hier. I to jest ta zła rzecz w tej historii. Wir lesen nichts und gar nichts davon, dass sein Herz berührt worden ist. Nic kompletnie nie czytamy, że jego serce zostało poruszone. So kann man auch Bibel lesen. W ten sposób też możemy czytać Biblię. Man liest dieses Buch und sein Herz wird überhaupt nicht erwärmt. Czytamy tą księgę i moje serce nie jest w ogóle ogrzane. Rozpalone. Und das ist auch eine wichtige Frage für unser tagtägliches Leben. I to jest bardzo ważne pytanie dla naszego codziennego życia. Wie lese ich die Bibel? W jaki sposób czytam Biblię? Ist das wirklich meine tägliche Speise, meine Nahrung, die ich brauche? Czy to naprawdę jest to codzienny pokarm, którego ja potrzebuję? Jeremia sagte einmal, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Jeremiasz kiedyś powiedział, zjadłem, czy jadłem twoje słowa. Das heißt, sie sind ein Teil meines Lebens geworden. To oznacza, one stały się częścią mojego życia. Das, was ich esse, baue ich in meinen Körper ein. To, co ja jem, to jakby wbudowuję w moje ciało. Und die geistliche Speise, die ich zu mir nehme, die baue ich in mein geistliches Leben ein. I ten duchowy pokarm, który ja przyjmuję, to on buduje moje duchowe ciało. Und das sehen wir direkt bei Jeremia. Er sagt nämlich, und sie waren zur Wonne und Freude meines Herzens. I właśnie u Jeremiasza to możemy zobaczyć, że on mówi, one były wonnością i radością mojego serca. Hast du dich mittags mal gefragt, was du morgens gelesen hast? Czy zadawałeś sobie kiedykolwiek takie pytanie w południe? Czy pamiętam, co czytałem z rana dzisiaj? Weißt du es immer noch? Czy wiesz jeszcze, co czytałeś? Oder wissen wir manchmal mittags nicht mehr, was wir morgens gelesen haben? Albo czy zdarza nam się tak, że w południe już nie pamiętamy tych słów, które rano czytaliśmy? Weißt du, dann war das nicht deine Speise. Wtedy, jeśli tak jest, to te słowa nie są twoim pokarmem. Dann hast du es nicht zu einem Teil von deinem Leben gemacht. To nie uczyniłeś tych słów częścią swojego życia. Dann war das so ein schnelles Drüberlesen. To było takie po prostu przeczytanie. Vielleicht mehr so als Alibi zur inneren Beruhigung. Być może jako takie alibi, by mieć wewnętrzne usprawiedliwienie czy uspokojenie, uspokoić sumienie. Aber es war nicht deine Speise. Ale to nie było twoim pokarmem. Prüfe dich mal. Sprawdź się kiedyś. Dieser Mann hier, ten człowiek tutaj, hat nichts und gar nichts davon in seinem Herzen aufgenommen. Nic, kompletnie nic nie przyjął z tego, co przeczytał, do swojego serca. Denn was lesen wir dann anschließend in Vers 9? Bo co czytamy w 9 wierszu? Er kommt zu dem König und sagt zu ihm, przyszedł do króla i powiedział, wie gesagt, nachdem er das Buch gelesen hatte, i tam jest jak następnie, czyli po przeczytaniu tej księgi. Deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand derer gegeben, die das Werk betreiben, die am Haus des Herrn bestellt sind. On do króla mówi takie słowa. Słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Das heißt, die erste Botschaft, die er für den König hatte, war, dass man mit dem Geld, das man den Arbeitern geben sollte, dass man damit vernünftig verfahren hat. I to znaczy, że tą pierwszą rzeczą, jaką on doniósł królowi, to była sprawa o pieniądzach, że bardzo dobrze nimi zagospodarowali. Und erst an zweiter Stelle in Vers 10 spricht er dann über die Schriftrolle. I dopiero na drugim miejscu, w 10 wierszu, mówi o tym zwoju. Aber guck mal, welcher ein Unterschied zu dem, was der hohe Priester vorher zu ihm sagte. Zobaczcie, jaka różnica w stosunku do tego, co mu powiedział ten arcykapłan. Der hohe Priester sagt, ich habe das Buch des Gesetzes des Herrn gefunden. Arcykapłan mówi, znalazłem zwój księgi zakonu Pana. Was sagt der Schreiber in Vers 10 am Ende? Co mówi ten sekretarz pod koniec 10 wiersza? Der Priester Hilkia hat mir irgendein Buch gegeben. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę, czyli możemy to rozumieć, jakąś tam księgę. Ich weiß nicht, ob ihr Artikel habt wie im Deutschen in eurer Sprache.
Also okay. Jedenfalls sieht man hier einen großen Unterschied. Der Priest. W niemieckim języku jest to bardziej podkreślane, bo w niemieckim języku jest używany rodzajnik określony czy nieokreślony i na tym miejscu właśnie mają rodzajnik nieokreślony, co oznacza właśnie jakąś tam księgę, co w języku polskim też byśmy mogli tak to dokładnie użyć, ale u nas jest to niestety tak zamazane, nie używamy po prostu rodzajniku. Und so sehen wir das auch im Hebräischen. In Vers 8 ist es ein ganz bestimmtes Buch. I to samo jest odzwierciedlone w języku hebrajskim, że w ósmym wierszu poprzez właśnie rodzajniki jest wskazane na tą konkretną księgę. Es ist das Buch, das man im Haus Gottes gefunden hat. To jest ta księga, którą znaleziono w tym domu Bożym. Und der Priester und der Schreiber sagt nur noch, der Priester hat mir irgendein Buch ohne Artikel gegeben. A ten pisarz mówi, arcykapłan dał mi, trzeba by to tak powiedzieć, jakąś tam księgę, czyli bez określania, bez tych rodzajników, to jest, oznacza właśnie jakaś tam. Und jetzt konnte der König scheinbar nicht lesen. I prawdopodobnie król nie potrafił czytać. Und deswegen heißt es, und Schafan las es dem König vor. I dlatego mamy napisane, i Szafan odczytał ją przed królem. Das heißt, Schafan hörte das gesamte Wort in dieser Schriftrolle ein zweites Mal. I to oznacza, że Schafan treść tego całego zwoju słyszał po raz drugi. Beim ersten Mal las er selbst alleine leise. Po raz pierwszy przeczytał to po cichu sam dla siebie. Na, man könnte meinen, vielleicht hat er es schnell gelesen, damit er es schnell dem König bringen konnte. Można by pomyśleć, że czytał to szybko, żeby szybko iść z tą wiadomością do króla. Aber die Entschuldigung gilt nicht mehr beim zweiten Mal. Ale po raz drugi nie mamy już tego usprawiedliwienia. Denn da musste er es dem König vorlesen, sodass der König es auch verstand. Bo on musiał przed królem to przeczytać tak, by król był w stanie to zrozumieć, więc wyraźnie. Das heißt, Schafan hörte es ein zweites Mal. I dlatego Schafan usłyszał to po raz drugi. Und wir sehen keine einzige Reaktion bei ihm. I nie zauważamy w tych słowach tutaj żadnej reakcji u niego. Das hat den Mann vollkommen kalt gelassen. To ten człowiek pozostał całkowicie zimnym na to słowo. Ich muss noch mal diese Frage stellen, auch zu mir selbst. Ja muszę to pytanie postawić także i sobie samemu. Lassen mich bestimmte Stellen aus dem Wort Gottes einfach kalt. Czy pewne miejsca w Słowie Bożym pozostawiają mnie zimnym, nieczułym na to słowo? Vielleicht weil ich sie schon sehr gut kenne. Być może, bo ja te miejsca znam bardzo dobrze. Vielleicht aber auch weil Gott mich dadurch in sein Licht stellt und mir Dinge zeigt, die ich in meinem Leben ändern muss. Albo być może dlatego, że Bóg przez te znane mi słowa stawia mnie w swoim świetle i pokazuje rzeczy, które bym musiał zmienić w moim życiu. Bin ich davon überzeugt, dass das Wort ist, was Gott persönlich zu mir redet? Czy ja jestem o tym przekonany, że to słowo, które czytam, to jest to osobiste słowo Boże, Boga? Oder denke ich vielleicht einfach nur, das ist interessant und genau das Richtige für Bruder X und Schwester Y. Albo myślę może, o, to jest bardzo dobre słowo, które pasuje do tego brata i do tamtej siostry. Bei dem König war das völlig anders. U tego króla reakcja była całkowicie inna. Der König bezog das ganze gelesene Wort auf sich. To całe przeczytane słowo ten król przyjął do siebie. Man hat das Gefühl, dass Schafan mit dem Lesen noch gar nicht zu Ende war. Możemy mieć takie odczucie, że Schafan jeszcze nie skończył czytać tej księgi. Da zerriss dieser König seine Kleider. I król rozdarł swoje szaty. Und der König hat verstanden, dass da Gott zu ihnen spricht. I ten król zrozumiał, że przez to słowo Bóg przemawia do nich. Und sofort holt der König eben auch den Priester und noch andere Leute hinzu und befiehlt ihnen etwas. I natychmiast król wezwał kapłana i jeszcze innych ludzi i daje im rozkaz. Man muss sich vorstellen, was das heißt in Vers 13. Musimy zrozumieć, co to znaczy, to co mamy w 13 wierszu. Geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda. Idźcie zapytać się o wyrocznię Pana, co do mnie, co do ludu i do całej Judy. Und danach, denn groß ist der Grimm oder der Zorn des Herrn.
I następnie, gdyż wielki jest gniew Pana. Weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben und nach allem zu tun, was unseretwegen geschrieben ist. Że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane jest. Und das ist eine der ganz, ganz wenigen Stellen, wo jemand wirklich sagt, es ist für uns, für mich geschrieben. I to jest jedno z naprawdę niewielu miejsc, gdzie jest napisane, że to jest dla nas napisane. Das heißt, ihm ist völlig klar, dass dieses Wort Gottes für ihn persönlich auch ist. To oznacza, że dla niego jest to całkowicie pewnym i jasnym, że to słowo jest osobiście do niego skierowane. Er sagt also nicht, dass dieses Wort für unsere Väter geschrieben ist. On nie mówi, że to słowo zostało napisane dla naszych ojców. Es steht auch nicht dort, dass das Wort für euch geschrieben ist. Tam nie jest napisane, to słowo zostało zapisane dla was. Sondern er macht sich mit dem Volk eins. Ale on jedna się, czy zjednuje się z tym ludem. Und dass das dann wirklich eine persönliche Botschaft für ihn ist. I to jest poselstwo osobiste dla niego. Und man sieht, wie schwach die Zeit dort war im Volk. I możemy też widzieć, jak to był ciężki albo słaby czas czy okres w tym ludzie. Es gab dort keinen Propheten. Nie było proroka. Sie mussten zu der Prophetin Hulda. Musieli iść do prorokini Huldy. Die ihnen dann eine Botschaft für sie hatte und ihnen etwas aus dem von den Gedanken Gottes mitteilte. Która miała dla nich pewne poselstwo i przekazała im pewne myśli. In Vers 16 lesen wir, so spricht der Herr, sieh, ich will Unglück bringen über diesen Ort und über seine Bewohner. W 16 wierszu czytamy, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców. Vers 17, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben. 17, za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym Bogom. Warum? Um mich zu reizen. Drażniąc mnie. So wird mein Grimm entbrennen gegen diesen Ort und wird nicht erlöschen. To też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Aber jetzt kommt zum Schluss noch eine herrliche Botschaft zu diesem König. Ale na koniec teraz mamy jeszcze cudowne poselstwo dla tego króla. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da müssen wir noch drüber sprechen. I to jest bardzo ważny punkt, który musimy jeszcze omówić. Jeder konnte sehen, dass der König seine Kleider zerriss. Każdy mógł to zauważyć, że król rozdarł swoje szaty. Man konnte vielleicht sogar sehen, dass der König Tränen vergoss. Być może i też było widać, że król płakał. Wir lesen das am Ende von Vers 19. Czytamy to pod koniec 19 wiersza. Dass er seine Kleider zerrissen hatte. Że rozdarłeś swoje szaty. Und dass er vor mir geweint hat. I zapłakałeś, czy płakałeś przede mną. Das ist wahre Demut. To jest ta prawdziwa pokora, pokuta. Ich war Tränen sind nicht immer ein Zeichen von Demut. Bo łzy nie zawsze są tym znakiem tej pokory. Als Petrus der Herrn verleugnete, gdy Piotr zaparł się Pana, und es nachher diesen Blickkontakt mit dem Herrn gab, i potem po tym zdarzeniu spojrzał Panu prosto w oczy, dann heißt es von Petrus, dass er bitterlich weinte. Tam jest napisane, że gorzko zapłakał. Das waren Tränen der aufrichtigen Buße, des aufrichtigen Leidtuns. To były też łzy tej prawdziwego ukorzenia się. Wir sehen etwas Ähnliches bei Judas. Coś podobnego możemy zauważyć też u Judasza. Aber es waren keine Tränen der Buße. Ale to nie były łzy pokuty. Es waren keine Tränen, die daher kamen, dass man etwas vor Gott bekannte. To nie były łzy, przez które coś moglibyśmy wyznać Bogu. Sondern er sah im Endeffekt mehr so die Folgen von dem, was passiert ist. Raczej to są takie łzy nad skutkami tego, co się wydarzyło. Aber hatte keine echte Umkehr zu Gott. Ale nie ma tam prawdziwego zawrócenia do Boga. Und es waren Tränen, die führten zum Tode. I to były łzy, które doprowadziły do śmierci. Wir haben so etwas im 1. oder 2. Korintherbrief. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt finde. Da ist die Rede von den Tränen zur Buße und den Tränen zum Heil. W drugim liście do Koryntian jest takie miejsce na temat łez do pokuty i ku zbawieniu. Nie wiem, czy znajdę to miejsce. Weiß.
Ja, 7. Aber wo? Ich hab's nicht gesehen. Pierwsza. Chyba dziesiąty. Erste Korinther 7. Zweite. Ah, zweite, ja, zweite ist okay. Ja, danke. Drugi Korinther 7:10. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Teil, zum Heil. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Und das beste Beispiel dafür sind Petrus und Judas. I najlepszym przykładem tutaj ten wiersz jest Piotr i Judasz. Bei dem einen war es eine Buße zur Rettung. Dla jednego było to zasmucenie czy ukorzenie się ku zbawieniu, die in eine Gemeinschaft zum Herrn Jesus zurückführte, która doprowadziła do nawrotu tej społeczności z Panem. Bei dem anderen war es eine Buße der Welt gemäß. Dla drugiego była to pokuta światowa. Das heißt, es tat einem so ein klein wenig leid. To znaczy, że po prostu zrobiło mu się przykro. Aber es war keine Herzensangelegenheit. Ale to nie było w jego sercu. Es war keine echte Umkehr. To nie było prawdziwe zawrócenie. Die Folge war der Tod. I następstwem tego była śmierć. Und sogar der ewige Tod. I ta wieczna śmierć. Das, was hier dieser Josia tat, to, co ten Josiasz tutaj uczynił, das war der erste Teil von dem, was 2. Korinther 7 berichtet. To jest pierwsza część tego, co mogliśmy czytać w 2. Korinthian 7. Es war eine Buße gottgemäß. To była ta pokuta według myśli Bożej. Und Gott hat das gesehen, dass er seine Kleider zerriss. Das sah jeder andere auch. I Bóg to zobaczył, że on rozdarł swoje szaty. I każdy inny też to widział. Vielleicht konnte jeder andere sogar sehen, dass er geweint hatte. Być może każdy, który tam był obecny, widział, że on płakał też. Aber es heißt hier ganz klar, dass er vor Gott geweint hat. Das hat Gott gesehen. Ale Bóg widział, że on płakał przed Bogiem. Das konnten die Menschen nicht sehen. Tego ludzie nie mogli zobaczyć. Und darum sind diese zwei Worte so wichtig. Vor mir. I dlatego te dwa słowa są takie ważne. Przede mną. Nicht einfach nur geweint, sondern vor Gott. Nie tylko tam jest napisane, że płakałeś, ale płakałeś przede mną. Und da können wir sehen, was aufrichtige Buße ist. I tu właśnie możemy zobaczyć, co to jest ta prawdziwa pokuta. Aber es gibt noch etwas, was diesen Josia kennzeichnet. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która charakteryzuje tego Josiasza. Und das lesen wir bei keinem anderen König des Alten Testamentes. I tego nie znajdziemy u żadnego innego króla Starego Testamentu. Das lesen wir von keiner anderen Person in der Bibel. Nie znajdziemy tego u żadnej innej osoby wymienionej w Biblii. Das ist der Beginn von Vers 19. I to jest początek 19 wiersza. Weil dein Herz weich geworden ist. Ponieważ twoje serce stało się miękkie. So, das ist ein Ausdruck, den kann man sich gar nicht dick genug unterstreichen. To jest wyrażenie, którego nie jesteśmy w stanie wystarczająco grubo sobie podkreślić. Und als Überschrift über seine stille Zeit setzen. I jako możemy go dać jako ten taki temat nad tym czasem jego czy nad jego życiem. Habe ich ein solches weiches Herz wie dieser Josia? I możemy sobie też to zadać, czy ja mam tak miękkie serce jak Josiasz? Das konnte niemand von denen sehen, die dabei waren, als dieser Josia sich demütigte. Nikt tego nie mógł zobaczyć spośród tych ludzi, którzy go otaczali, że on się tak ukorzył. Aber Gott sah das. Ale widział to Bóg. Und das ist dann das erste, was Gott von diesen drei Punkten erwähnt, die Josia tat. I to jest pierwsza rzecz, którą Bóg wymienia z tych trzech rzeczy, które on uczynił. Wir hätten vielleicht zuerst das Äußere erwähnt. My z pewnością byśmy wymienili najpierw to, co widać na zewnątrz. Dieser große König zerreißt seine Kleider. Ten potężny król rozdziera swoje szaty. Wäre eine super Überschrift für eine Tageszeitung. W dzisiejszych czasach byłby to super nagłówek dla dzisiejszych gazet. Aber Gott sieht das anders. Ale Bóg widzi to całkiem inaczej. Gott sieht das, was keiner sieht. Bóg widzi to, czego nie widzi nikt. Und damit beginnt Gott seine Geschichte.
I z tą rzeczą właśnie Bóg rozpoczyna swoją historię. Weil sein Herz weich geworden ist. Ponieważ zmiękło twoje serce. Was wäre das für eine Überschrift in einer Tageszeitung? Wyobraźcie sobie, jakiś to byłby tytuł w dzisiejszych gazetach, tabloidach. Das Herz des Königs wurde weich. Serce króla zmiękło, czy stało się miękkie. Spricht sicherlich nicht von der Stärke und Größe des Königs. To przecież jest przeciwieństwo wielkości i mocy króla. Aber Gott sieht es eben genau anders. Ale Bóg widzi to dokładnie inaczej. Und das ist für Gott die wahre Größe. I to jest dla Boga ta prawdziwa wielkość. Denn was ist der Vorteil eines Körpers, der weich ist? Bo jakiś jest co jest plusem ciała, które jest miękkie? Die Antwort ist ganz einfach. Bardzo prosta jest odpowiedź. Du kannst ihn formen. Możesz je uformować. Du kannst ihn biegen. Możesz je zgiąć. Du kannst ihn ausrichten, wie du es gerne möchtest. Możesz wykrzywić, czy tak jak sobie ty to umyślisz. So wie es nützlich für dich ist. W ten sposób je możesz uformować, w jaki sposób jest dla ciebie pożyteczne. Oder so wie es dir gefällt. Albo tak jak tobie się to będzie podobało. Siehst du, jetzt verstehst du, warum das so wichtig ist, dass dein Herz weich geworden ist. I teraz możemy też to dostrzec, dlaczego jest tak ważne, by nasze serce było miękkie. Gott sagt damit, dieser große König lässt sich formen durch mein Wort. I Bóg przez to mówi, ten potężny król pozwolił się uformować moim słowem. Es ist die schönste Beschreibung eines Herzens überhaupt in Verbindung mit dem Wort Gottes. To jest poza tym najpiękniejszy opis stanu serca w Słowie Bożym. Weißt du, es gibt Leute, die haben ein hartes Herz. Bo są ludzie, którzy mają twarde serce. Da kann man mit dem Hammer draufhauen, es verformt sich nicht. Możemy tłuc w nie młotkiem, nie zmieni swojego kształtu. Aber sein Herz war weich. Ale jego serce było miękkie. Er ließ sich formen durch das Wort Gottes. On pozwolił się uformować Słowem Bożym. Und jetzt ist die Frage, lesen wir so die Bibel? I teraz powstaje pytanie, czy czytamy tak Słowo Boże? Lassen wir uns formen durch das Wort Gottes? Czy pozwalamy się uformować przez Słowo Boże? Oder stellen wir uns da drüber und meinen, wir müssen das Wort Gottes verformen? Albo jesteśmy na takim stanowisku, że to my musimy uformować Słowo Boże. Nun, ich kann nicht auf alle Punkte eingehen, aber wir lesen dann nachher im nächsten Kapitel, dass der König sämtliche Götzen ausrottete. Nie możemy przeczytać wszystkiego, ale z następnego rozdziału jeszcze kilka wierszy, że król usunął te bóstwa. Sogar den gesamten Aberglauben in Vers 6. Nawet wszelką tą aszerę, czy tą wiarołomstwo z wiersza 6. Wenn es dort heißt, dass eben auch in Vers 5 und in Vers 6. Wiersz 5 i 6. Aber wir wollen zu der positiven Seite noch kommen. Ale przejdźmy jeszcze do tej pozytywnej strony. A vielleicht noch ein Punkt zu dem Ausrotten der Götze. Jeszcze jeden punkt co do usunięcia tych bóstw. Weißt du, man kann auch seine Götzen ausrotten, indem man vielleicht sie einfach in einen anderen Raum schiebt. Bo możemy też usunąć te bóstwa w ten sposób, że przeniesiemy je z jednego pomieszczenia do innego. Und wenn man dann schwach wird, holt man sie wieder hervor. I gdy osłabniemy, to je wyciągniemy z tej komórki. Das machte der König anders. Ten król zrobił to inaczej. Das ist ein ganz wichtiger Ausdruck in Vers 12 von Kapitel 23. To jest bardzo ważny punkt, 12 wiersz 23 rozdziału. Das heißt dort in der Mitte, er zertrümmerte, er zermalmte sie. Król kazał król zburzyć i zetrzeć na proch. Und jetzt guck mal, wie weit er sie zermalmte, dass sie zu Staub wurden. I teraz zobaczcie, jak on je starł. On starł je na proch. Denn am Ende von Vers 12 heißt, er warf ihren Staub in das Tal Kidron. I właśnie pod koniec tego wiersza czytamy, że ten proch wrzucił do doliny Kidronu. Also das bedeutet ablegen oder beiseite tun, dass man es so vernichtet, dass man es nicht wieder benutzen kann. I to jest właśnie to, żeby je tak zniszczyć, tak usunąć, by nie nadawały się, nie dało się ich powrotnie użyć. Und nachdem der König das alles getan hatte, i potem, gdy król to wszystko uczynił, da möchte ich noch kurz etwas zu sagen, to jeszcze krótko chciałbym powiedzieć, feierte er das Passa. Że świętował Paschę. Wir lesen das in Vers 21 bis 23. Kannst du noch mal eben bitte lesen? I jeszcze przeczytajmy 21 do 23 wiersza.
Następnie rozkazał król całemu ludowi: obchodźcie Paschę ku czci Pana, Boga waszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej Paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich. Aż dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzona była ta Pascha ku czci Pana w Jeruzalemie. Das ist ein interessanter Ausdruck, dass hier das Passa gefeiert worden ist, wie kein solches vorher gefeiert wurde von den Tagen der Richter an. Jest bardzo ciekawe określenie, że nie obchodzono tej Paschy w ten sposób przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich od czasów sędziów. Ja, man könnte fragen, stimmt das denn überhaupt? Możemy zapytać, czy to się zgadza? Wenn wir lesen ja in 2. Könige Chronika 30, przeczytajmy w 2. Kronik 30, dass auch Hiskia das Passa feierte, że i Hiskiasz obchodził Paschę. Und Hiskia feierte es tatsächlich genauso, wie Gott es gerne wollte. I Hiskiasz obchodził ją dokładnie tak, jak Bóg sobie tego życzył. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Ale jest mała różnica. Die Passafeier bei Hiskia, die war mit Schwachheit verbunden. Ta Pascha, którą obchodził Hiskiasz, była związana ze słabością. Du liest nämlich in Vers 15 von Kapitel 30, dass Hiskia es am 14. des zweiten Monats tat. W 15. wierszu 30. rozdziału czytamy 14. dnia 2. miesiąca. Das war in Verbindung mit Schwachheit. To było powiązane ze słabością. Denn das Passa war ja eigentlich der Anbeginn der Zeitrechnung. Bo w zasadzie zaczynało się liczyć czas od Paschy. Es sollte also am 14. des ersten Monats sein. A więc ona miała być obchodzona 14. dnia 1. miesiąca. Es gab allerdings eine Ausnahme, dass man es um einen Monat verschieben durfte. Ale był wyjątek, że można ją było przesunąć o jeden miesiąc. Nämlich dann, wenn die Priester noch nicht genug gereinigt waren. Wtedy, gdy kapłani nie byli jeszcze, nie zdążyli się oczyścić. Weil vielleicht weite Wege zurückgelegt werden mussten. Dlatego nie zdążyli się oczyścić, bo na przykład musieli przebyć długą drogę. Unter diesem Punkt ließ Gott es zu, dass man es um einen Monat verschieben durfte. I tylko wtedy Bóg pozwalał, by tą Paschę obchodzono, przesunięto o miesiąc. Und wir lesen das ja auch in Vers 15. Die Priester und die Leviten hatten sich geschämt und hatten sich nicht geheiligt. I właśnie to czytamy w tym 15 wierszu, że zawstydzeni kapłani i lewici poświęcili się. Das heißt, Hiskia musste es deswegen um einen Monat verschieben. I to właśnie oznacza, że dlatego Hiskiasz musiał tą Paschę przesunąć o jeden miesiąc. Das war etwas, was Gott im 3. oder 5. Buch Mose erlaubt hatte. I to jest właśnie to, co Bóg pozwolił w 3. czy tam 4. Księdze Mojżeszowej. Es war sein gnädiges Entgegenkommen zu den Menschen. To było jego łaskawe wyjście naprzeciw człowieka. Es war also völlig konform zu dem, was Gott damals gesagt hatte. A więc było to zgodne z tym, co Bóg wtedy powiedział. Aber es war eben etwas schwächer vom Bild her, als hätte man es am 14. des ersten Monats gefeiert. Ale było to oznaką, jakby czy też było słabsze niż to, co Bóg zarządził, czyli że 14. dnia 1. miesiąca. Warum ist das Datum so wichtig? Man könnte sagen, naja, auf einen Monat kommt es ja auch nicht an. Dlaczego to jest takie ważne? Bo przecież moglibyśmy powiedzieć, a przecież tam ta data to nie ma aż takiego znaczenia. Nigdy nie możemy zapominać, że Pascha mówi o Jezusie Chrystusie. Und dass der Korintherbrief selbst sagt, dass Christus unser Passa für uns geschlachtet worden ist. I list do Koryntian nam mówi, że na naszą Wielkanoc, czyli na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. Das heißt, wenn es nicht der Beginn der Zeitrechnung des ersten Monats ist, macht es das Bild, beschädigt es etwas das Bild von Christus. I to oznacza, że jeśli to nie będzie ten pierwszy miesiąc, to ujmuje to obrazowi Pana Jezusa. Deswegen war es Gott so wichtig, dass es im ersten Monat gefeiert wurde. Dlatego dla Boga było to tak ważne, by to było obchodzone pierwszego miesiąca. Josia tat es. A Jozjasz właśnie tak to uczynił. Und man sieht, wie Gott das beurteilt in Vers 22. Widzimy, jaką Bóg daje ocenę tego w 22. wierszu. Denn es war kein solches Passa gefeiert worden wie dieses. Nie obchodzono bowiem takiej Paschy jak ta. Und das ist schon eine gewaltige Beschreibung. To jest niesamowity opis, prawda? Er tat es also genauso, wie Gott es gerne wollte.
A więc on to uczynił, czy czynił to dokładnie tak, jak Bóg sobie tego życzył. Das gilt auch für unser Leben. I to też obowiązuje dla naszego życia. Merken wir diesen Wachstumsprozess. Czy zauważamy ten proces wzrostu? Josia hört etwas von dem Wort Gottes. Josiasz słyszy coś ze Słowa Bożego. Sein Herz ist weich und lässt sich dadurch formen. Jego serce rozmiękło i pozwoliło się uformować. Er rottet zunächst alles aus, was hinderlich ist für einen Gottesdienst. On usuwa wszystko, co przeszkadza w służbie dla Boga. Und dann handelt dieser König genauso, wie es das Wort Gottes gerne hätte. I czyni dokładnie tak, jak Słowo Boże sobie tego życzy. Josia tat das freiwillig. I Josiasz uczynił to dobrowolnie. Und so ist es auch bei uns im Leben. I tak też jest u nas w życiu. Gott zwingt uns nicht irgendetwas für ihn zu tun. Bóg nie zmusza nas do niczego, byśmy coś